Czy jesteście gotowi na disco? Jesteście gotowi na Melo Elo Elo! Z tej strony Kapitan Bladia. A dzisiaj sobie gramy w Propkant z naszymi super skromnymi ziomeczkami, takimi jak Admiros, Diabeł i Plaga. Yo! Siemanko! Kto mógłby pomyśleć, że po latach powrócimy do dobrego, sprawnego trybu... O kurde, Admiros, powiem ci, że twoja kryjówka jest bardzo, ale to bardzo subtelna. Czy no, Plageusz... Tak, tak. Kupą na trawniku. Czy Plageusz kiedykolwiek znajdzie Admirosa? Strzelił w Krasnale, ale okazało się, że to nie był Krasnal. Ponieważ Krasnale... Wcale! Okazuje się, że Krasnale żyją w stadach. I to był po prostu stadny Krasnal. Stadny. Stadnisław. Stadnięty. Plageusz... Czemu ty, Bladi, nie żyjesz? No długa historia. Plageusz, powiem ci, tak, sprawdź może co jest w środku, bo środek wydaje mi się być bardziej lepszym miejscem do zaglądania niż zewnątrz. Gary Mówin, normalnie. Kto położył chipsy na stole? Kto położył chipsy na stole? Rzekł Diabeu. I ja wtedy Plageusz zaczął coś podejrzewać. Dwa kible w jednym kto by pomyślał, że Admiros jest subtelnym kiblem? Wielka ucieczka. Plageuszu, nie dorwiesz go! Albo dobra, dorwałeś. O nie! Jak to szybko się wydarzyło? Ej, wchodzę do kibla, kibel, patrzę z drugiej strony kibel, mówię nie, no to przecież nie. To były dwa, żebyś siedział. Dziwne, co nie? Naprzeciwko. To jest czasami, czasami tak jest. O, jakie ładne animacje. A, teraz jest ładowanie, chowajcie się. No, czym tym razem będziecie? Tego nie wie nikt. Ej, wy też macie takie jasno, mega? Jasno, nie. No. Tak jakby to był taki softbox, co nie? Z monitora. Co nie? Softbox! Aleś na rozrabiał, chłopie. No, weź się posuń, to się ten... Weź ten, spanie drzewo. Ja widziałem pieseła w domu. Widziałeś pieseła za latarką na głowie? O kurwa. Pieseł z latarką. Zobaczcie. Lepiej uważajcie na pieseła. Coś tu się rusza. Czuję coś, ej, czuję coś. Co to jest? Ej, wiesz coś? Ej, panie Admirosie! Szukaj, jestem pieskiem, szukaj. Dobra, szukam go. Ej, cicho, chodź za mną. Mam przeczucie coś. Kurwa, jestem piesem z latarką. Widzę ich na górze, no. Na górze widzisz? Tup. To jest pieseł, pieseł poszukiwawczy. O! Wyczuwam tu zagrożenie. Panią ogórku, widzisz coś? Za mną! Panią ogórku. No, powiedzieć mi, co się odjebało właśnie? Właśnie nie mam pojęcia. Czym ty jesteś? Weź podskocz. Ja wiem, nie czym mogę, on jest właśnie chyba. Jest taki problem. Aha. Pieseł wyczuwa zagrożenie. Czy wyczuwasz coś? Dobra, ja położę się na łóżku, a ty tymczasem poszukaj teraz. Nie, nasram ci na łóżko. Nie, ja nie rób tego. Sram ci na poduszkę właśnie. Nie rób tego. Piesełku. A tu jesteś. No, ja mam dosyć obiózki. Trochę widać, jest to że piesę. Tu jesteś taki. Szybko. Piesem mi ucieka, ratunku. Ej, piesę uciek ci z domu. Nie uciekaj, piesełku. Stój, zatrzymaj się. Nie rób piesę, ucieka ci z domu. Nie rób tego, nie skacz. Dzięki, morda. Jebać Sony. Co ty robisz, piesełku? Do no koty chodzą po płotach, nie piesełki! Trochę, ja chodzę jest... teraz po płocie! To jest kot zaklęty w pieseła! No. No. Ja tu... Dobra, chodź ich znajdziemy. No, kid, jesteśmy zestawem dobra, teraz. No. Dobra, poszukajmy. Piesełku, co to jest? Ściany wystaje takie. No ty headshot! Nikt się tego nie spodziewał! Dorwali z tego, że telewizor wystawał ze ściany. Piesem go zastrzelił! To bo to jest ciający pies jest zagłady! To jest plaga, o, to! Proszę, proszę mi dać spokój! Ej, czym ja strzelam? Ej, czym ja strzelam, Admiros? Klopon! Ryjem! Ej, ucieka! Brać go! Dobry, piesem i tak cię wywęszy! Nie no, ma pistolet w łapie, no strzel, zobacz. Strzel, parapa, parapa. Za tak, późno zamknięte drzwi niestety. Jak z łapka, ale Rejkiem też rusza ziemią. Trochę. No, Rejkiem z Rejka strzela, naprawdę. No. U mnie z łapy strzela. Ej, Dabeł, widziałeś to? Nie. Jak zamknęli drzwi? No jak wybiegłeś, no widziałem. No. Pan Ogórek, rusza na śledztwo. O, widziałem Ogórka, cześć panie Ogórku. Witam cię, witam, halo, słucham cię. Omijając fakt, że nawet jeśli ktoś oszukiwał, a ktoś oszukiwał tu przed sekundą. No nie? Nieprawda, to nikt nie oszukiwał. To oszukańcze to było. O, skąd widziałeś? Zwycięstwo! Oszukista, prawda? Ale nieprawda, nie, to nie zadziałało. Nie udało mu się. Ja chciałem po prostu tutaj strącić parę rzeczy. O, dobra, kurwa, jasno. O, dobra, Brady, gdzie jesteś? Szukamy o nie, kryjówki. Będzie niebieski Deadpool nas szukał. Musimy się gdzieś Admirosko. Admiros, chodź szybko, gdzie jesteś? Na dole, sobie bierzemy czapkę. Na górze. Chodź tędy, szybko, tędy za mną. Tutaj, gdzie jesteś? Główny pokój, szybko! Właśnie. Szybko, bo będzie za późno! Główny pokój!
No ludzie, zachodzi, ile można ciebie czekać? No trudno, muszę iść sam. Dobra, to idź sam, idź sam. Ja ale, jesteś sabu, ale jesteś Sabeuszem. Nie, to Plagueusz. No bo nie wiedziałem, gdzie jesteś. Nieprawda. Dwie sekundy i jesteście porobieni. Jak cię zabiję, to nie będziesz mówił, że jestem słaby. Ale żeś... Nie, to się nie uda. Dobra. Kurde. Znam miejscówki. Cówki, Dorwe gnojstwo. Pa, pa, co się dzieje, pa. Widziałeś, co się dzieje? To tam, czekaj. A widziałeś? To totalnie jest ta rolka. To jest ona, ono ma to samo ubranie. To, dzień dobry. To, czy to jest piwnica? Nie, to nie jest piwnica. Może panie lepiej nie powinien. Tak, to jest to. Odejar mówi, for sure. Admiros, nigdy mnie nie znajdą, tak się schowałem, powiem ci. Mnie też nigdy nie znajdą. Śmietnik. Śmietnik, Admiros. Płyn do naczyń, Admiros. Tak? Nigdy go nie złapiecie! Admiros nie bez powodu został propem! Kiedy był jeszcze człowiekiem, znęcali się nad nim! Teraz się on się zemści! O. To taka ta trudna historia bardzo. No. Boląca. Wdupala. Co ty robisz? Stałem do ciebie. Poważnie się pod autami. Wtedy się nie zamienił, on jest totalnie doktorem, on ma to samo ubranie! Nieprawda, skąd takie podejrzenia? To są niedomówienia, moim mój zdaniem. Się schował. O nie! To są bardzo niedomówienia. Doktorze, uciekaj! Jeśli ci życie miłe! O Jezu, zaklinowałem się. O nie. No nie. Uciekaj chwilę! No nie, niewiarygodne. Ratuj mnie! Nie było czasu. Boże, kto włączył taką... Czemu jest smutna muzyczka? Tego nie wiem. Jest smutna muzyczka? Nie słyszę. No, jak ten. To ja nie słyszę muzyczki. No nieważne. Gdzie jest? Gdzie jest? Admiros, jak to się stało? Byłem pizzą, a zamieniłem się w szafkę z kilometra. Ale ci załatwili, Admiros, no, po prostu. No bicie tak blisko. To było i znowu, to, zawsze marzyłem. Znowu efektowne rozmazanie, co nie? I zaczynamy to oślepienie. Czas na detektywa Nikolasa Ogura i Pieseła! Najlepsza para detektywów, która odnajdzie każdego propa. No naprawdę, od razu na miniaturkę mamy już. No i zgid, Nikolas Ogur. Nikolas Ogur i Pieseł Detektyw razem rozwiążą zagadkę zaginionych propów. Jestem pieselem nie bez powodu. Komisarz Ogur. Komisarz Ogur i detektyw. Ej, poczekaj. Musimy tam jest! Brać go! Co to jest za szafka? Ręce do góry! O nie wiedziałem! O kurde! O! Chłopaki! Tak jak żyje? Pomyłka! Ja muszę. Strzelanina! Muszę poczekaj! Antyterroryści się wbijają, nie zdążymy ukryć. O nie! Szybko! Padnij przed okno! Ja będę strzelał, a ty ocalaj mnie. Dobra, osłaniam. Piotrze, gdzie jesteś? Piotrze. Jestem zaraz, w salonie. Zaraz plaga padnie. O nie! Szybko wejdź na telewizor! Szybko! Co się zaraz stanie? Zaklinowałem się. Detektyw! Ej, patrz jak przeładowuje. Patrz jak przeładowuje. Widziałeś to? Patrz na to. Jussi? To jest przeładowanie? No! Poważnie? Patrz jeszcze raz, patrz, no. To jest przeładowanie. Jakbyś zębami tak bez sensu. Elegancko, przeładowałem. Znaczy, a ja ciekawy jak ja przeładuję, to jest pewnie normalnie. Easy win w sumie. Easy win to wy macie w domu! No właśnie, ciebie. W domu jesteśmy i easy win. A, to tu jesteś, ja myślę, że myślę, że jesteś na górze. O, dobry pomysł, zablokuj. Zablokuj tą piwnicę. Dobra, ja tu idę zrobić kupę, a tymczasem Admiros załatwia tego. Dobra. Zaraz go znajdę, jest piwnicy? Jak nie będą mogli zejść schodami na dół, to nie wejdą tam, nie ma opcji. No. Także blokuj tak dalej. Tak to wygląda. Blokuj dalej. Gdzie oni są? Gdzie myślę, że oni nie wiedzą, gdzie jest piwnica, wiesz? Nie wiemy niestety. Nie wiedzą, na pewno, na 100%. Garaż wiemy, gdzie jest, ale gdzie piwnica? A, garaż to sobie każdy może znaleźć, nie? Garaż to ja nawet miałem w domu kiedyś. Garaż to każdy ma w domu. Aha. Garaż to wojaż, ale piwnica to inna sprawa, nie? Piwnica nie każdy piwnica, ma. Może nie ma tej piwnicy. O. Tu coś jest, to nie jest piwnica. O, jakiś... O, uważaj. Nie. Okej. Nie no, panie Ogórku, jak pan takiego czegoś nie zauważył, to pan już nic nie zauważył. Dobra, Admiros, już do ciebie idę! Trzymaj dupę! Trzymam. Pieseł detektyw nadchodzi, co tu się dzieje? Trzymał chodź, dupę. Tutaj są, tu gdzieś. Trzymał dupę. Trzymał dupę, aż przyszedł pieseł, nie? I teraz już pozamiatany. Ja nie wiem. Panowie. Ej, ile macie FPS-ów tak ciekawości tutaj? Ja mam 71. O, już 60. Ale dziwne, mi tak skacze bardzo nisko często. Czemu on jest? Weź może ten, zamień się w coś mniejszego na przykład, nie?
Bo jest. Takie duże to widocznie dla nich jest za mało. Aha! A jednak co? Nie. Ej, te szafki da się otwierać, Admiros. Myślałem, że się zamienił w otwierającą się szafę. Tak jest. Dobra. Nie? To nie było. Totalnie. Oho. W sumie tutaj to się nie ma prawa. A, zrobimy sok z pomarańczy. Po górę zrobimy sok z pomarańczy. Widziałeś kiedyś coś takiego? Fsiu. Pomarańczy. O! Co to jest? Latająca mikrofalówka. Gdzie? Latające mikrofale. Przecież to niemożliwe. Gdzie jest latająca mikrofalówka? Ja niczego nie widzę. On się schował w szufladzie chyba. Ej, ale ty proszę teraz zrób latającą mikrofalówkę. No nie mogę, bo znowu raktyna. To proszę podrzucić ten mikrofalówkę mi jakoś. Czekaj, oddajcie musimy mikrofalówkę. Sprawdzić. Sprawdźmy, czy to jest to, o czym myślę. Czekaj. Patrz, połóżmy ją tu i coś się stanie teraz. Ona coś będzie się z nią działo, a, patrz. A, jednak nie. Diabeł, jesteś niewykrywalny po prostu, nie? Tur? Mówię ci. Ale czym on jest, ja się pytam? Idę go! Czym on jest? Tu się ukrył! Detektyw Piesel znowu rozwiązał zadanie! W ogóle wlazłem do środka, mówię, elu! Detektyw Piesel! Tutaj wparł! Złapałem przez stół i się nią bawiłem. Dobra, co robisz? No, to była nawiedzona mikrofala. Dobra, chodź teraz! Jakie pomysły? Rarara. Dobra, chodźmy. No nie, chodź, szok. A tymczasem. O ile to działa? Dobra. Idź tam na pewno? O chuj, poczekaj, idź tam, tak. Och, mam to. No. Nie wiem, czy zdążymy, ale uda mi się. Uda nam się. Nie! Dobra, no trudno. No, ty to zrobisz. Zabrzmiało to bardzo. Co zrobiłeś? No, długa historia. To zabrzmiało jak sukces. Na pewno. No, to na pewno zadziała. Niewidzialna ręka rynku. Idź tam. Nie wskoczę, nie da się. No chyba cię pojebało. Oczywiście, że skoczysz. Co ty jest? Chyba cię pojebało. No co ty robisz, Admiros? Bardzo zgrany team, no. Nie? Idź tam. Nie, nie da się wskoczyć, chyba ci pojebało. Teraz... Co ty zrobiłeś? Nie, Admiros, no to teraz już dupa, stop! To się nie liczy! Zaczekać, jestem tylko niewinnym krzesłem! Ja nie widzę ich. No dalszy no nie. Ej, też ci się... Ej, też ci się włącza taka muzyczka, jak giniesz, Admiros? No. Diabeł, mam przekryjówę. Trzeba to wyłączyć, ja nie wiem jak. Chodź za mną, spotkajmy się tu. Jaką dobrze, kryjówkę macie? Kuchni. Macie jakąś kuchni. Kryjówkę? Dawaj do kuchni, szybciutko. Ja nie mogę otworzyć, dobra. Czemu odnajdujecie jakieś sekrety, bierz to. My nie możemy? Bierz tego, tutaj, no. Proszę. Pamiętajcie, że no. Nicolas Cage rozwiąże go. Każdą patrz, zagadkę. Patrz, to jest grane. Tak, dokładnie, każdą zagadkę rozwiążemy, nie ma żadnego. Czekaj, odsuń się. Patrz, już mam podpowiedź, coś otwierają. Znaleźli podziemne przejście przez kibel. Znaleźliśmy te przejście. Patrz, co tu się dzieje, patrz. Dobra, nie, to górę. Nie, wchodź, nie wchodź, bo spadniesz. Patrz, dobra. Oglądamy się telewizję. No i GG, kurwa, i win. O, patrz, to mój brat. Jak się włącza tamty? Xbox. Słyszysz, jak się włącza tamty? Nie wiem. F3. F3? Ty? Nie. O, działa. F4? Nie wiem. Dali. Musisz ich wywąchać. F3. Jestem piesełym detektywem, nie bez powodu. I to się sklep odpala. Ale on włącza się sklep, ale wyłącza sklep. Endom jest nawiedzony. Oglądam z telewizji, rzeczywiście. No, dawaj. Co to za muzyczki? Proszę je wyłączyć. Tańczymy, panie. Nie, patrz, teraz ja. Ej, piesełku, czujesz to? No, słabo, teraz ty. Czujesz to? Tak, czuję i to bardzo na odległość nawet. No, dawaj. To jest test pieseła, bo ja już wiem, gdzie się oni schowali tak naprawdę. I'll be back. Ale to czy nasz pieseł odnajdzie ich? Pieseł z latarką. Bardzo cichutko. Górnik można się pieseł. W to zamienić? No właśnie nie można. Ale przekryjuwa, nie? Dobra, piesełku, chodź, pokażę ci, bo ja tutaj dobra, jestem ogórkiem. Zobacz tutaj, powąchaj tutaj. Czujesz coś? O! Czekaj, czujesz coś? Czujesz coś? Zabijaj, widziałem. Znalazł! Pieseł morderca! O nie! To jest piesem! Faktycznie, wyszyłem ich! Ale przekryjówa! Ale dobre, nie? Ja pierdzielę. Szokujące. Nie mogę wskoczyć tą patelnią tam. Ja jestem za gruby mogłem. Masakra. A gdzie nam się wchodziło? Którędy? Gdyby nie te dźwięki, to myślę, żebyśmy... Dobra, Admiros. Teraz robimy coś jeszcze innego. Admiraros. Nie wiem, co ty chcesz wykombinować, ale to na pewno się nie uda. Otwórz drzwi! Szybko! Nie uda ci się, Bladi. Nie dasz rady. Za mną! Jak to się mówi? Na Admirosa! Tak się mówi? Tak? Ktoś nie słyszałeś nigdy? A, sorry. Ja to ten, wchodzę na przykład do sklepu i mówię 300 litrów wódki. Ej, ale nie? Poczekaj, a ona pyta, kto za to zapłaci? Ja mówię, na Admirosa. No. Co chcesz zrobić? Patrz, jak jestem ładny.
Pale nie wchodzą na dach na pewno. O, cześć Admiros. Jesteśmy monterami anten? Ma sens. Cicho! Cicho, nikogo tu nie ma! Schowaj się tędy. Cicho. Cicho, diabeł nas nigdy nie znajdzie. Jesteś mi widoczni. No, Plaga, idź stąd, tu nikogo nie ma. No właśnie widzę, że nikogo nie ma. Chodź zobaczyć, jak nikogo nie ma. Cicho, a tutaj antena, nie ruszaj się. Admiros, możesz się nie ruszać? No, dobra. No widzisz? Nie ruszam się. Aaaa! Szybko! Ale ewakuacja! Nie mogę się dostać do domu własnego! Niewiarygodne! Jak mi się udało dostać się? Chodź do salonu, bo tu coś jest podejrzanego, wiesz? Schód nam się wypaczył trochę, widzisz? Nie, nic tu nie ma podejrzanego! To nie jest podejrzanego! To jest tak umeblowane mieszkanie po prostu! Czekaj, ja tam położę kwiatka na tym stoliku, wiesz? Dajcie mi jakiś pomarańcza, bo telewizor chce się najeść pomarańczem. Dajcie pomarańcza. Chciałem ugotować sobie trochę wody, panie telewizor. Może pan zagotować? Nie mogę zjeść pomarańcza, to jest klątwa. Proszę telewizor zagotować tutaj wodę. Zagotować. Wodę, proszę. Zagotuj wodę telewizor. Wodą. Bo jak nie, to do śmieci idziesz. To jest telewizor z chłodzeniem wody. No, słabe TV. Dobra. Nie polecam. Panie Deadpool, myśli nie. Pan, że co? Pan to jest cwany? No, nic ja bardziej mylnego! To, że udało ci to, że niszczysz meble w zwykłym mieszkanku, nie cwodnie... Plaga, pokaż ci coś, patrz. No, poka. Poczekaj. I stała się ciemność. Albo nie, poczekaj, widzisz to? You see? It's different. You see what? Oh, you see? Look at this. O nie. This one of this. I tylko postaw z powrotem. Admiros. Nie! Ja myślę, że ich znajdę. Dzisiaj jesteśmy ten... W salonie, dawaj. No, poszukiwaczami skarbów, dobra? Dokładnie. Czekaj, ja mogę iść do salonu na przykład. No bo jestem w salonie, czekam na ciebie, ale 10 sekund już. Patrz. Z 10 km. Tu, salon. No. Oraz ogórek, który... Salon. Jest no. Ogórkiem. Czas na detektywa Piesieła! A teraz gdzie jesteś? Tutaj, o. O, tu jesteś, piesku. To jest good idea, my friend. No i to by było patrz. Co to za leśny jebako? Chodź za mną. Ogórek. Patrz, co ich wiesz. Jestem ogórekiem, a ty jesteś piesełkiem. Widzisz to? Chodź do mnie. No. Patrz, co to będzie przeopcja, nie? Dobra. Komisarz, przeopcja to wy sobie możecie w domu robić. No, tutaj to jest normalnie horror. Szok. Tutaj się ich nie ma. Bo ja się pozbyłem tutaj tych. Tak zwanych... O, cześć! Ej, diabeł, jak ci się podoba ta łazieneczka? Zajebista łazienka, gościu. To powiesz na temat tej wanny. Bardzo spoko wanna. Bo myślę, że ta wanna... O nie! Karma! To jest... Coś leży. Dobry pomysł. Krasnale biegają w krzakach! Pies są takich, jak wy wyczułem odległość! Krasnale! Nikolas Ogór mnie zabił. Ha! Pies są ubadeus! Śmierdzielali po krzakach! To wyglądało się. Ja was wyczułem, bo chciałem was nasikać, a tu nagle poczułem, że coś jest nie tak po prostu. Nie da się. My jesteśmy? Pierwszy raz jestem w tym pomieszczeniu. Ale to możliwe. To totalnie jest pierwsze pomieszczenie, w którym jestem. I totalnie jeszcze dobra, Admiros, wszystkie najlepsze krówki zostały sprzedane. No, niestety. Nieprawda. Zostają tylko te jeszcze lepsze. Gościu, wszystko da się znaleźć na nowo. Zawsze możesz być autem. Jeszcze nikt nie był autem, więc jak będziesz autem, to będzie nowa krówka. Nie. Proszę, nie. O nie, no to już dupa. O. Dobra, jesteśmy. Dobry, czemu te drzwi są otwarte? O kurczę, to wygląda podejrzanie, panie. Boże, jaki jestem ładny. Nie. Wróć tam, bo tam coś się dzieje, wiesz? Rozejrzyj się dokładnie tam. Mówię ci. Jak to się mówi? Nigdy mnie nie znajdziecie! Gorzej za Admirosem, bo już go znalazłem. Admiros, zamieź w auto i odjeżdżaj, póki jeszcze możesz. Tutaj jestem, łazience. Chodź. A nie, w tej drugiej łazience. Nie ma. Wróć tam do korytarza. Admiros, odjeżdżaj, póki jeszcze możesz. Oni nie wiedzą, co robić, bo nie potrafią prowadzić. Ale jaki krwi leci, patrz ile krwi z niego poleciało, go nie zabiłem. Tylko papier toaletowym, co nie? No właśnie, bo papier toaletowy, ktoś się go wycierał nim wcześniej, był krwawił. Bo jak się ścina. Stój przy drzwiach. Co się dzieje? No patrz ile krwi tu jest, kurwa. Ale jak się laguje. A co myśleliście, że co? Ta gra jest wymagająca. W końcu to Garry's Mod. Jedna z najbardziej wymagających gier ever. No nie, ustrzelił. Przez krasnala dostałem. Dobra. A smutna teraz muzyczka. Trzeba znaleźć tego drugiego śmieszka. Gdzie ja mogę być? Nie wiadomo. Gdzie nie on wiadomo. Może być? Tam, gdzie... Dysz, gdzie pieprz rośnie. Jesteś tym, czym jesteś? Tak. Nie wiem, czy jestem tym. No właśnie też nie wiem, ale wydaje mi się, że jesteś tym, czym myślę. Ty, patrz, w ogóle patrz, jakie śmieszne noże do krojenia masła. Tak? Tak jak Cejsa noże.
Może jednak w sumie nie jesteś tym, o czym myślałem, ale okej. Okay. Nie, nie, jest, jednak to jest nie bardzo jesteś. Odwiedzka? Jednak nie jesteś. Myślałem, że jesteś innym. Ale się ukryłem. Wiem, że jesteś kimś. Bardzo dobrze się ukrył po prostu. Nie do znalezienia, tyle powiem. Zobaczymy, czy nie. Myślałem, że jesteś tą rybą, ale okazało się, że. No, nie. O nie! Ucieczka! Wydał cię! Ale nie! I się wkroczy przez okno! Do środka. O, widziałem cień. Jest na zewnątrz! Jest na zewnątrz teraz! Piesa cień! O nie, szybko! Piesa cień to ty co możesz widzieć w domu! Tutaj nie ma żadnych piesełów! Piesa cień? Widać cień? No, ja cię kręcę i znowu smutna muzyczka, ja się pytam, kto dodał smutną muzyczkę tutaj, się pytam. To nie używajmy latarek, bo widać cienie, teraz widziałem cień pieseła właśnie. Dobra. Sam jesteś cień pieseła, bo pies tam pomarańcza zanim była sobą, była pisełem tak naprawdę. Ja mam chyba dobrą kryjówkę, tylko nie wiem czy ona zadziała, wiesz? A Admirus jeszcze nie ten, czy to koniec? Spotkajmy się w salonie jak zawsze. To koniec, bo tak długo się coś zmienia. Hunter win. To się tak zmienia. Już? Nie mam pojęcia. Ile to jest krwi od tej rolki papieru, Jezus Maria. Nie wiem, ja sobie latam, co nie w spektacie, no. Ale nie wiem. Hunter wins i tyle. Hunter win, ciekawe. Już koniec. To już koniec chyba. Chyba będzie trzeba tu jakoś zmodyfikować. Mówisz? Tak, parę dodać ulepszeń. To muszę coś sprawdzić. Ja zarabiałem już punktów, żeby sobie zmienić model. Może jakoś zrestartować trzeba tą mapę. Nie, chyba za darmo masz modele, czy nie masz? Patrz, za darmo. Też nie mogłem, patrz teraz. Jesteś mechatronikiem, patrz, widzisz to, patrz. Widzisz, co trzyma? No. Patrz teraz. A, jednak nie działa. Haha, a widzisz tutaj? Patrz, te małe tutaj, takie? No, czekaj. A wiecie, że my was obserwujemy na podglądzie? Nieprawda. Ale też się nie da. Dobra, myślę, że możemy tym akcentem zakończyć ten króciutki odcinek. Dokładnie. Dobra, nie. I tym akcentem kończymy. Elo, elo! Trzymajcie się. Na razie.